Świetnie znany kawałek plastiku. Jest ich w łodzi wydanych 100 tysięcy, łódzka migawka. Wielu z Was teraz nie jeździ do pracy, bądź przysiada się do auta, na rower, chodzi pieszo. Szkoda, żeby te pieniądze, które macie na migawce, wam przypadły, przypadły dlatego od dzisiaj możecie składać wnioski na stronie migawkaloc.pl o zawieszenie migawki. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Wszystko jest strasznie proste. Zaczynamy od wejścia na stronę migawka.loc.pl. Tutaj klikamy zawieszenie ważności biletu okresowego, następnie klikamy link Wypełnij wniosek. W formularzu wypełniamy nasz adres e-mail, na który choćby zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zawieszenia migawki. Tutaj wpisujemy nasze imię no bądź imię osoby, na, której, na którą jest migawka zrobiona, niżej wybieramy rodzaj karty. I teraz um, większość osób zaznaczy po prostu migawka. Wiadomo, studenci mogą mieć migawkę na legitymacji studenckiej, wtedy zabierają, zaznaczają tę opcję. Jeśli masz migawkę elektroniczną kupioną w smartfonie, to ten formularz nie jest dla Ciebie, musisz skorzystać z, po prostu z tego linku z biletem.pl i tam złożyć do operatora taką prośbę. No, przechodzimy w stronę dalej. Na, tutaj wypełniamy numer migawki. Ja podam taki po prostu przykładowy na kolejnej stronie. Na kolejnej stronie zaznaczamy, od kiedy ten bilet ma wygasnąć. Czyli na przykład, jeśli dzisiaj jest 23, a ja chcę jeszcze dwa dni pojeździć, to wpisuję od 25.03. Następnie wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych i naciskamy prześlij. I co teraz jest bardzo ważne, od tego momentu, kiedy tutaj wstawiliście, przestaje wasza migawka być ważna. Nie jeździcie już na nią. No, jeśli chcecie pojechać, kasujecie normalnie bilet. I to zasadniczo wszystko. Jak się skończy już to zamieszanie z epidemią, zostanie udostępniony formularz, na którym będziecie mogli tą migawkę normalnie odwiesić. Analogicznie do procesu zawieszania. To wszystko na razie.